Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 20 pan Marek Tomasz Chodorowski zasygnalizował wybrane XVI-wieczne techniki operacyjne stosowane przez angielskie służby tajne. Także typowe losy członka rodziny Tudor na przykładzie pani Margaret Douglas, córki Margaret Tudor, starszej siostry Henryka VIII. Zapraszam serdecznie do obejrzenia odcinka 21 zatytułowanego Takie rodziny to rzadkość. Problemy królowej Anglii zostały podobno w lutym 1567 roku rozwiązane. Napięcie zmniejszyło się w związku z tajemniczym zabójstwem Henry'ego Stuarta, lorda Darnley, męża Marii I Stuart. W jaki sposób mord rozwiązał problemy Elżbiety I, panie Marku? No, tak się akurat składa, że podejrzenia o zorganizowanie zamachu w pierwszej kolejności dotknęły hrabiego Bothwell, czyli pana o takim nazwisku Sir James Hepburn, the fourth Earl of Bothwell. Ale w polskiej literaturze przeszedł jako hrabia, czy dał się zapamiętać jako hrabia Bothwell. W ślad za nim podejrzenia przesunęły się w sposób oczywisty na Marię I Stuart. Do tego doszedł niestety ślub szkockiej królowej Marii I Stuart z hrabią Bothwell, który został zawarty, i to już było dobijające, zaledwie w 3 miesiące po zabójstwie męża Marii, co zniszczyło reputację szkockiej królowej, pogrążyło szkocką królową ostatecznie. Czyli Maria I Stuart wyszła za mąż po raz trzeci? No niestety tak. I było to bodajże najbardziej zagadkowe posunięcie w jej życiu. Zagadkowe i pasjonujące historyków do dzisiaj. Od tej chwili Elżbieta nie musiała się już martwić o żaden ze swoich wcześniejszych problemów związanych z Marią Stuart. Wszystkie karty w tej sprawie od tej pory trzymała w swoich rękach. Włącznie z uwięzioną Marią. Czy Małgorzata Douglas, matka Henry'ego, pozostała jedyną osobą z rodziny Tudor utrzymującą z Elżbietą pierwszą kontaktę? Dołączyła do niej wyłącznie Lady Margaret Clifford, a późniejsza pani Stanley, urodzona w 1540, zmarła w 1596. I była to wnuczka młodszej siostry Henryka VIII, czyli Marii Tudor, księżniczki, ale też jedyna córka Lady Eleanor Brandon, późniejszej pani Clifford, dodajmy młodszej córki Marii Tudor, księżniczki. To nareszcie jakaś szansa na rodzinne relacje. No, ale potoczyło się to starym trybem, to znaczy Margaret Stanley została w roku 1579 i to z rozkazu własnej kuzynki i cioci, czyli Elżbiety, królowej Anglii, aresztowana. Miało to pośredni związek ze śmiercią naturalną, do których doszło rok wcześniej, Małgorzaty Douglas i niejakiej Mary Grey, czyli ostatniej żyjącej jeszcze córki Frances Brandon, która była wnuczką Marii Tudor księżniczki. Wynikało też aresztowanie z kolei Margaret Stanley wynikało z rozmaitych pomówień. A co się stało po aresztowaniu Margaret Stanley? Po dłuższym uwięzieniu została umieszczona w areszcie domowym. Na koniec otrzymała zakaz, stanowczy zakaz, dodajmy, przebywania na dworze. No i w związku z tym zakazem psychicznie cierpiała. Znaczy, bardzo źle to znosiła, nie mogła tego zrozumieć. Taki stan utrzymywany był do śmierci Margaret, do której doszło, jak już wspomniałem, w 1596 roku. O ile dobrze pamiętam, panie Marku, to Maria Tudor, księżniczka, młodsza siostra Henryka VIII, miała dwie córki. No tak, czyli młodszą Eleanor
Brandon Clifford i starszą Frances Brandon, późniejszą panią Gray. Wszystkie dzieci Frances, a były to trzy wnuczki o imionach Jane, Catherine i Mary, skończyły tragicznie. A co zaszło tym razem? Jane, wyjątkowo utalentowana, ślicznie, świetnie wykształcona, była słynną 9-dniową królową Anglii. Została w roku 1554 ścięta w wieku lat 16. A Catherine do końca życia przebywała za kratami Tower, gdzie urodziła dwóch synów i gdzie w roku 1568 w wieku lat 27 zmarła. Jedynie Mary Grey, bezdzietna, przebywała na wolności, ale też latami snuła się po rozmaitych tak naprawdę aresztach domowych, gdzie żyła często w skrajnej biedzie, aż do swojej śmierci, do której doszło w roku 1578, kiedy to skończyła lat 33. A czy w roku 1579, w momencie aresztowania Margaret Stanley, potomkowie Małgorzaty Tudor, starszej siostry Henryka VIII, jeszcze żyli? Żyła jedyna wnuczka Małgorzaty Tudor, czyli Maria I Stuart. Przypomnę, urodzona w roku 1542 w grudniu, przetrzymywana od 12 lat pod ścisłą strażą na terenie Anglii. Żył również syn Marii i prawnuk Małgorzaty Tudor, Jakub VI Stuart, który urodził się w roku 1566, czyli na rok przed tym ślubem, o którym mówiliśmy z hrabią Bothwell. Późniejszy król Szkocji, zresztą został tym królem Szkocji w roku 67 i późniejszy Jakub I, albo po angielsku James First, pierwszy. Z kolei jedyny wuj Jakuba VI Stuarta, Charles Stuart, czyli młodszy brat Henry'ego Stuarta, no i drugi wnuk Małgorzaty Tudor już nie żył, zmarł w wieku lat 19 w roku 1576. A czy poza Marią I Stuart i Jakubem VI Stuartem ktokolwiek z potomków Małgorzaty Tudor jeszcze pozostał? Poza tą dwójką żyła wyłącznie jedyna córka Charlesa Stuarta, Karola Stuarta, jedyna kuzynka tak naprawdę Jakuba VI, Arbella Stuart. Urodziła się w roku 1575, zmarła w roku 1615. Arbella, tak się akurat składa, w końcu również trafiła w wieku lat 35 z rozkazu, tym razem swojego jedynego kuzyna Jakuba I, wówczas już króla Anglii, do Tower. Zakończyła tam swój żywot w 39 roku życia, zagłodziwszy się, jak wynika z dokumentów historycznych, zagłodziwszy się z rozpaczy na śmierć. To chyba rzadko zdarzają się rodziny z taką historią, panie Marku. Zdecydowanie nieczęsto. Wyrok na swoją kuzynkę, szkocką Marię, królowa Elżbieta podpisała bez specjalnych oporów. 8 lutego 1587 roku kat uderzał toporem w szyję ofiary trzykrotnie, zanim pozbawił ją życia. Opis tej egzekucji zachował się do dzisiaj. Zresztą bardzo dokładny opis. Odbyło się to w zaledwie 2 miesiące, takie charakterystyczne, po śmierci Stefana Batorego w Polsce. To też była taka dosyć zagadkowa śmierć. Syn Jakub VI Stuart po śmierci matki łzy nie uronił. Zdecydowanie bliższą mu było podtrzymywanie sojuszu z osobą podpisującą na jego matkę wyrok, czyli z Elżbietą I. A dlaczego aż tak?
Podobno Jakub, król Szkocji, a późniejszy król Anglii, no, urodzony 19.6.1566, i tu zwróćmy uwagę na numerologiczne szóstki ponownie, wychowywany był w nienawiści do własnej matki. Czy Jakub, James, dał temu jakikolwiek wyraz? Z matką nigdy się nie spotkał, ale nawet korespondencji pomiędzy więzioną stale Marią a synem nie było. Wspomniał pan Stefana Batorego. Jaki był związek śmierci Stefana Batorego z egzekucją w 2 miesiące później w dalekim Londynie Marii I Stuart? No właśnie, to będę opowiadał jeszcze trochę bardziej szczegółowo. Warte zauważenia jest to, że od początku XVI wieku obserwowaliśmy spektakularną albo absolutnie spektakularną, znaczy bezprecedensową ekspansję bestii, zwłaszcza na terenach europejskich, w tym tak zwane czyszczenie przedpola. No i bardzo dużo się wówczas działo, przede wszystkim we Francji, ale nie tylko we Francji. No choćby Henryk III Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski, został później we Francji zamordowany, do czego doszło w wieku lat 38. I do tego zabójstwa doszło zaledwie 2 lata później po zabójstwie Batorego. O śmierć Stefana Batorego do dzisiaj podejrzewa się 2 angielskich lekarzy polskiego władcy. Jak zachowywała się w tamtych okolicznościach Elżbieta I? Królowa, co było charakterystyczne, nigdy nie spotkała się ze swoją młodszą kuzynką, czyli z Marią, pierwszą Stuart. Taki stan utrzymywał się od pojawienia się Marii w Szkocji, czyli od roku 1561, do jej egzekucji, czyli, jak łatwo policzyć, przez 26 lat. Jaki w tym wypadku nasuwa się wniosek? Stworzono w ten sposób idealne wręcz warunki do zastąpienia monarchii władzą ukrytego deep state. Dlaczego? No a dlatego, że Elżbieta I była dramatycznie samotna, zagrożona, uzależniona od własnych doradców, no w tym od, między innymi, od szybko rozbudowywanych angielskich służb tajnych. Wracając do czasów współczesnych, Donald Trump aż tak samotny jednak nie jest. No posiada liczną rodzinę przecież. No, być może to właśnie w rodzinie prezydenta Trumpa poszuka sobie bestia odpowiednich punktów zaczepienia. I być może znalazłyby się, gdybyśmy zaczęli głębiej szukać, inne powody, dla których bestia czuje się z Donaldem Trumpem stosunkowo pewnie. A czy mógłby pan wymienić wszystkich kandydatów do tronu Anglii w roku 1587? No to tak po kolei. Henryk VIII wnuków ani prawnuków nie mógł się doczekać, ponieważ wszystkie jego dzieci, tak się akurat złożyło, czyli Edward, Maria i Elżbieta, były bezdzietne. Małgorzata Tudor z kolei, starsza siostra Henryka VIII, posiadała 3 wnuków. No i byli to po kolei Maria, późniejsza Maria I, Stuart, Henry Stuart, jej mąż. No to jest... No akurat tak było. Henry Stuart później został mężem Marii I Stuart i Charles, jego młodszy brat, oraz zaledwie 2 prawnuków, czyli Jakuba, Jamesa i Arbella Stuart. No i z tego grona 2 wnuków, czyli Henry i Charles, w roku 1587 już nie żyło. A no z kolei Maria Stuart została dokładnie w tym roku stracona. A Maria Tudor, młodsza siostra Henryka VIII? Posiadała 4 wnuczki. No i były to po kolei Margaret Clifford, późniejsza pani Stanley, oraz no te 3 siostry, czyli Jane, Catherine i Mary Grey, spośród których żyła już tylko Margaret,
Margaret Stanley. Poza wnuczkami Maria Tudor posiadała też 4 prawnuków. W jaki sposób ustalono w tej sytuacji kolejność kandydatów do tronu? W styczniu roku 1587 no nie było to takie proste, bo żyły w styczniu, podkreślam, 1587 dwie wnuczki z rodziny Tudor, czyli Maria I Stuart i Margaret Stanley oraz 6 prawnuków. A w jaki sposób ten węzeł gordyjski rozwiązano? Krok po kroku i bez specjalnego zdenerwowania rozpoczęto od aresztowania w tymże samym roku 1579 Margaret Clifford Stanley, jednej z 2 żyjących wciąż wnuczek. Z kolei Maria I Stuart, czyli druga wnuczka, przebywała od 20 lat pod strażą i jej neutralizacja, tak to nazwijmy, w razie konieczności nie stanowiła większych problemów. No ale jak można było kontrolować tę sytuację? Przecież na wolności przebywało aż 6 prawnuków. Przyjrzyjmy się w takim razie prawnukom. Synowie Catherine Grey, no, późniejszej pani Seymour, czyli Edward Seymour, urodzony w 1561, zmarł w 1612, oraz Thomas Seymour, urodzony w rok później, w 1562, urodzili się, o czym już mówiłem, w Tower. Do śmierci Elżbiety uznawano ich za dzieci z nielegalnego związku, dlatego nie byli chwilowo zaliczani do wąskiego grona kandydatów do tronu. No i w tym wypadku ani oni, ani ich potomstwo. A co z synami Margaret Clifford Stanley? No, z 2 synów Margaret uwagę na siebie ściągał wyłącznie starszy, Ferdynand, urodzony w 1559, który dopóki żył, a jego młodszy brat William nie musiał odczuwać lęku. No i w maju 1580 roku Ferdynandowi urodziła się najstarsza córka Anna, no, która przeszła do historii, dlatego że to ona przejęła w przypadku śmierci Ferdynanda ewentualne prawa do sukcesji. A kto zatem stanowił zagrożenie dla Jakuba I Stuarta w objęciu przez niego angielskiego tronu? Przede wszystkim jego stale więziona matka, czyli Maria I Stuart, ale także jego młodsza o 9 lat kuzynka Arbella Stuart. Dopóki Jakub był bezdzietny, mógł, no i na pewno obawiał się zamachu ze strony choćby zwolenników Arbeli. W grę wchodziła również Margaret Clifford, późniejsza pani Stanley, oraz, no, w przypadku śmierci Margaret, jej starszy syn Ferdynand. I co w związku z tym się stało? Margaret Clifford, albo Margaret Stanley, jak już wcześniej wspominałem, została w roku 1579 aresztowana, następnie odsunięta od dworu. Z kolei do ostatecznego rozwiązania problemu Marii Stuart doszło dokładnie w 20 lat po tragicznej śmierci jej męża Henryka, no ale też po nieprawdopodobnej, no, opisywanej w setkach książek kaskadzie intryg, których celem było jak najszybsze doprowadzenie Marii na szafot. 8 lutego, warto zapamiętać tą datę, 1587 roku, Maria I Stuart została stracona. Czy w podobny sposób obsadą najwyższych stanowisk w państwie sterują tak zwane służby specjalne również i dzisiaj? Raczej rzadko, ponieważ nie ma już takiej potrzeby. Udało się w międzyczasie wymyślić coś dużo prostszego i nieporównanie bardziej skutecznego. A czy zechciałby pan zdradzić co do takiego? Waham się, ale być może należałoby to już głośno powiedzieć. Cudownym wynalazkiem umożliwiającym dowolną manipulację w systemie tak zwanej demokracji parlamentarnej stały się po wieku XVI w pierwszej kolejności partie polityczne.
I to jest dziś największa, najlepiej zorganizowana hodowla wszelkiej patologii. A mógłby Pan to bardziej wyjaśnić, ten swój pogląd? No, spróbuję najprościej. Nie ma dziś łatwiejszego bytu do sterowania niż tak zwane partie, zwłaszcza dla kogoś, kto posiada odpowiednio duże pieniądze albo dla kogoś, kto zarządza działalnością służb. Chyba obawiam się, że nie rozumiem, panie Marku. Wystarczy odpowiednia opieka rozciągnięta nad przywódcą albo nad przywództwem takiego ugrupowania, plus banalna systemowa korupcja. To jest naprawdę aż tak proste? Partie polityczne skazane są zarówno na korupcję, jak i na wszelkiego typu intrygi w walce o przywództwo. Może podajmy to w skrócie. W przypadku partii przed patologicznym systemem nie ma ucieczki. No ale może się chyba zdarzyć taki przywódca partyjny zupełnie nieprzekupny. No nie możemy chyba takiej możliwości wykluczyć, panie Marku. No, nie możemy i nawet w III RP kiedyś już taki się zdarzył. Niewykształcony, prosty, z ludu. I jak donosili mi znajomi, bliscy znajomi, inteligentny, a może nawet bardzo inteligentny, najwyraźniej o coś mu chodziło. No, był to Andrzej Leper. A czyżby zapowiadał pan powrót do angielskich metod z XVI wieku? Nie muszę niczego zapowiadać. Ci, którzy potrafią obserwować, widzą, co się dzieje i do czego to wszystko zmierza. A z drugiej strony wystarczy nieco uważniej zainteresować się historią, ale tą prawdziwą.